Witam serdecznie, tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzisiaj krótki odcinek o tym, jak kształtować powinna się, albo jak w okolicznościach, gdy Prigożyn i jego wagnerowcy pojawili się na Białorusi. Oczywiście to wszystko jest jeszcze do potwierdzenia, jaka to obecność będzie, co oni tam będą robić, czy rzeczywiście stanowią zagrożenie. Natomiast to jest bardzo dobry, no właściwie prawidłowy moment do tego, żeby rozważyć strategię państwa polskiego, jak sobie radzić w tym zakresie. I strategie wojskowe konkretnie państwa polskiego, czyli przez strategię wojskową rozumiem cały cykl zachowań, cały zespół zachowań, treningów, ćwiczeń, ćwiczeń poligonowych, ustawienia wojska, uszykowania wojska, rozmieszczenia wojska, używania tego zarówno w dyplomacji publicznej jako argumentu, jak i też pokazywania realnych zdolności, które mają ukształtować takie, a nie inne zachowanie właśnie wagnerowców, właśnie naszych przeciwników i ukształtować środowisko bezpieczeństwa. Czyli innymi słowy, co robimy, żeby żadna grzywda ze strony takich wagnerowców się nie wydarzyła, a jednocześnie ten wachlarz naszych zachowań jest bardzo szeroki i musi się również mieścić w jakiejś potrzebie konsultowania czy zgrywania tego z naszymi sojusznikami, zwłaszcza z patronem bezpieczeństwa. I teraz rozbierając to na czynniki pierwsze. Jeżeli rzeczywiście wagnerowcy stacjonowaliby na Białorusi i rzeczywiście jeżeli z terytorium Białorusi destabilizowaliby państwo polskie poprzez akcje dywersyjne, rajdy na terytorium Polski, pojawia się tu kilka kwestii. Po pierwsze, i to się już chyba dzieje, rozlokowanie dodatkowych jednostek Wojska Polskiego przy granicy z Białorusią i wybór, jaki rodzaj jednostek tam rozlokowujemy, czyli co mamy zamiar zrobić, żeby powstrzymywać od nawet zamysłu działań przeciwko nam. Czyli czy jest to tylko pasywne działanie, jak na przykład kompanie min, czy bataliony inżynieryjne, które minują i my po prostu nie pozwalamy im przejść. Czy jest to budowa muru i pilnowanie tego, żeby nie było podkopu pod tym murem. Czy są to jednostki jednakowoż ofensywne, które w przypadku, gdyby taki rajd był dokonywany wobec jakiegoś miasta na wschodzie Polski, czy jakieś działania, po prostu aktywnie uderzają w Rogożina. Są na to gotowe, są przygotowane na to mentalnie, uzbrojeniem, uszykowaniem, gotowością bojową. I czy mamy takie jednostki w Wojsku Polskim? W końcu jakby nie było, tamci to są weterani wojny na Ukrainie, doświadczona piechota szturmowa. Więc też musimy odpowiednio przygotować nasze wojsko. Ono musi być gotowe do starcia z nimi, przygotować się do ich taktyki, poznać ją, porozmawiać z Ukraińcami na ten temat, co to są za ludzie ci wagnerowcy, jak walczą i tak dalej, i tak dalej. Do tego potrzeba oczywiście, obszar Polski Wschodniej jest ogromny, więc trzeba mieć bardzo dobre rozpoznanie po to, żeby wiedzieć, gdzie taki rajd mógłby się dokonać, jaką szkodę mogliby chcieli zrobić. Do tego dochodzi jeszcze potrzeba sił specjalnych naszych i służb specjalnych, które by rozpoznawały najlepiej, żebyśmy mieli agentów w szeregach Wagnera albo w wysoko postawionych dygnitarzach białoruskich i rosyjskich, którzy by informowali, jakie mają plany. No to tak modelowo powinno być. Innymi słowy, nasze służby specjalne powinny penetrować obóz w Osipowiczach. W końcu tych Wagnerowców trochę jest i trochę tam będzie, gdyby co, czy też szeregowy. Nie wydaje się to poza zasięgiem państwa polskiego, żeby donosić stamtąd, co się dzieje. I to pozwalałoby nam działać awansem, z dużym wyprzedzeniem, reagować ofensywnie czy prewencyjnie, nawet na pewne zachowanie. Tu się pojawia oczywiście kwestia, czy jesteśmy tylko reaktywni i coś się wydarzyło wobec nas i dopiero reagujemy, niszczymy ten zagon, niszczymy ten rajd, czy jednakowoż używamy naszych samolotów, tych nowych, nasze F-35, które zaczną wchodzić do służby, do wyprzedzającego ataku, tak jak robi to Izrael, na obozy przygotowawcze czy na gromadzące się grupy bojowe Wagnera, które chcą nam zrobić szczyt. Albo czy wręcz używamy służb specjalnych do eliminowania ich jeszcze na terytorium przeciwnika. Czy używamy artylerii? Czy używamy czegoś, co jest tradycyjnym, takim podręcznym narzędziem do akcji prewencyjnej, jak samoloty wielozadaniowe, które potrafią spenetrować przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów. No, już nie muszę o tym mówić, żeby to zrobić, nie tylko trzeba mieć zdolności wojskowe do tego, to jeszcze przed nami, ale też trzeba mieć klasę polityczną, powiesz tak, klasę wojskową,
wojsko, które potrafi przeprowadzić takie uderzenie, przeprowadzić takie działanie na wcześniej dobrze rozpoznane obiekty i dobrze rozpoznane zamierzenia przeciwnika, potem będzie potrafiło przeprowadzić takie uderzenie, zabezpieczyć się, zrealizować, klasa polityczna będzie miała wolę i zdolności mentalne do wyprowadzenia takiego uderzenia i będzie na to zgoda. Na dodatek jeszcze będzie to trzeba, moim zdaniem, wynegocjować z sojusznikami w ramach NATO i będzie trzeba to w szczególności wynegocjować z patronem bezpieczeństwa, jakim są Stany Zjednoczone, żeby wyraził zgodę na proporcjonalne użycie siły wobec jakichś działań wrogich wobec państwa polskiego, bez zaangażowania całego NATO i bez zaangażowania Stanów Zjednoczonych, z kontrolą ryzyka, żeby to wszystko się nie przekształciło w dużą wojnę regionalną, czy dużą wojnę z udziałem NATO, czy Amerykanów, bo tego Amerykanie nie będą chcieli. I należy przygotować jakiś protokół uzgodnień z Amerykanami, co byłoby naszym działaniem proporcjonalnym wobec tych zagrożeń ze wschodu, bo inaczej będziemy mieli ręce związane. Będziemy wciąż, nawet w trakcie rajdu wagnerowców, będziemy ciągle patrzyli na Waszyngton, który może być zajęty tysiącem innych rzeczy, kampanią wyborczą, różnicą czasu, chorobą Bidena, wszystko jedno czym. A będzie się dokonywał rajd, a my będziemy bali się podejmować decyzje, żeby nie wyeskalować do pełnej wojny i będziemy czekali, czy Amerykanie się na to zgodzą, czy nie. Musimy mieć z góry, a priori ustalony protokół postępowań, na które Amerykanie się jako patron bezpieczeństwa zgadzają, jak proporcjonalna i co to znaczy, byłaby nasza odpowiedź i nasze zachowanie. No, jeżeli by premier Kaczyński mówi o tym, żeby nie, ani pięć ziemi i że nie pozwolimy sobie na to, już mówi to od kilku lat, żeby cokolwiek się działo wobec państwa polskiego, to musimy odpowiednio, to musi się wszystko spełnić. Dyslokować jednostki odpowiednio, musi być odpowiednio na scenie, musi mieć procedury odpowiedzi, zarówno pasywnej, typu minujemy coś, co przechodzi, albo murujemy, ale też jednostki, które są w stanie zniszczyć z zachowania Wagnerowców i jeszcze służby specjalne, które będą w stanie eliminować pojedynczych prowodyrów. Na dodatek musimy mieć zdolności, gotowość mentalną, gotowość polityczną i procedurę z Amerykanami, żeby w ramach szeroko rozumianej strategii aktywnej obrony wyprzedzająco działać, co byłoby najbardziej skuteczne. Ale to oczywiście uruchamia serię znaków zapytania wobec NATO, artykułu 5 i w ogóle spójności NATO, która na pewno tutaj wymagałaby ogromnej pracy dyplomatycznej, ale powtórzę, przede wszystkim uzgodnienia zawczasu z Amerykanami procedury, co robić. No i wyobraźmy sobie, że jedzie sobie taki zagon jakiś na BTR-ach rosyjskich najemników w kierunku na którejś z miast na wschodzie Polski. I co my z tym robimy? Kto podejmuje decyzję o tym, żeby uderzyć i zabić? Bo musicie, drodzy Państwo, wiedzieć, że cała koncepcja odstraszania jest oparta na to, że ma się zdolność do zabicia. I druga strona musi wiedzieć i liczyć się z tym, że mamy wystarczające środki, jesteśmy wystarczająco skuteczni, jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, żeby zabić. Jakkolwiek brutalnie to brzmi, pisał o tym Elbridge Colby w swojej wspaniałej książce Strategy of Denial, tłumacząc, na czym polega właściwie strategia wojskowa i odstraszanie wynikające z tej strategii wojskowej. Czyli musimy być zdolni do zabicia tego rajdu. I tak jak mówię, na każdym poziomie zdolności, techniki wojskowej, procedur, systemu politycznego. No i wyobraźmy sobie, że wjeżdża ten zakon. Oczywiście jest lament, że nasze służby specjalne nie wiedział tego wcześniej. Próba przewidzenia, co się będzie działo i jak reagujemy na to. Tak? Kto na to reaguje? Jakieś tam wojska obrony terytorialnej, jakieś tam szybko rzucone wojska specjalne, Grom, Formoza, Lubliniec, czy jednostki regularne Wojska Polskiego. Jakiego rodzaju jest to zagrożenie? Czy to są jakieś komandosi, czy to są regularne, zmechanizowane, czy zmotoryzowane oddziały? Jaki jest ich cel? Co chcą uchwycić? Co będzie, jak wezmą zakładników w jakimś powiatowym mieście, spalą ratusz, podpalą kościół i będą chcieli uciekać z tym? Czy będziemy chcieli ich zniszczyć i zabić do końca, ryzykując tym, że to będzie też wykorzystane w wojnie informacyjnej w jakiś tam sposób? Czy pozwolimy im odjechać po to, żeby nie ryzykować wielką wojną regionalną? Musimy to mieć
opracowane. Teraz musimy pokazywać, że to umiemy robić, zdolności, i ja uważam, że pokazywać ząb za ząb i absolutnie nie negocjować sami z sobą w ogóle w żaden sposób, że rozmiękczamy tutaj swoje podejście i na przykład, żeby nie było wielkiej wojny, pozwalamy im wyjechać, nie, i szarpać ciągle nasze pogranicze na kształt szarpania pogranicza w latach 20. w międzywojniu, a nawet bardziej, prawda, gdy powołaliśmy Korpus Ochrony Pogranicza. No być może czekają nas takie czasy i tutaj jest bardzo dużo decyzji do podjęcia. Mówię nie tylko o rozmieszczeniu, nie tylko o sprzęcie, nie tylko o technice wojskowej, nie tylko o tym, jakie wojsko, ale też procedury polityczne, bo wola w ogóle wojsko musi wiedzieć, jaka jest wola polityczna i procedury polityczne. Wcześniej też uzgodnione z Amerykanami i co oznacza proporcjonalność naszego zachowania. Ja byłem na jednej konferencji, która nagrywa Układ Sił, być może jest, albo będzie w internecie niedługo, gdzie jeden z konserwatywnych przedstawicieli takiego establishmentu bezpieczeństwa USA, na pewno związany wcześniej z administracją Trumpa, powiedział, że spokojnie Amerykanie nam pozwolą na proporcjonalną odpowiedź, tylko trzeba to uzgodnić w jakimś protokole. Co to znaczy proporcjonalna odpowiedź? Bo będą chcieli zobaczyć, że sami będą tak zwanym cornerstone balancer, czyli takim głównym spinaczem koalicji balansującej Rosję i zagrożenie bezpieczeństwa. Jednak będą chcieli się nie angażować, żebyśmy sami to robili, ale w protokole kontrolując, co to znaczy proporcjonalność, że proporcjonalnie będziemy mogli sami odpowiadać. Uważam, że to jest wielka szansa dla państwa polskiego, zarówno na wybicie się na większą niezależność od innych państw europejskich, na pokazanie roli Europy Środkowo-Wschodniej, no i oczywiście wykorzystanie prawidłowe, polityczne również tych wydatków wielkich zbrojeniowych, które tutaj szykujemy i robimy na budowę Wojska Polskiego z prawdziwego zdarzenia. Także będziemy musieli bardzo szybko dojrzewać, nawet na przykładzie tego, co być może dojrzewa, czyli obecności wagnerowców na Białorusi. Bardzo dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam, Jacek Bartosik.